Słowo za słowo. Poranny gość radia RDM Nowy Sącz. A ze mną dziś wójt gminy Chełmiec, Bernard Stawiarski. Dzień dobry panie wójcie, witamy w naszym studiu. Dzień dobry radio słuchaczu. Zaczniemy może od tej tragicznej informacji, która w miniony czwartek obiegła wszystkie media. Zginęło małżeństwo ze Świniarska, małżeństwo, które w wypadku w Kurowie osierociło trójkę dzieci. Dziś pogrzeb. Tak, dzisiaj jest pogrzeb, natomiast gmina od razu udzieliła pierwszej pomocy tym mieszkańcom, tym dzieciom przede wszystkim. I ta pierwsza pomoc na czym polegała? Na tym, że zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną. I oczywiście już nawet w przeddzień były też jasełka, czyli ludzie dobrego serca zaczęli się składać, jeżeli chodzi o pieniądze na pomoc tej rodzinie. Dyrektor tam z kolei ze Świniarska zadeklarował również bardzo charytatywne, natomiast rutynowe działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego działają. Na to został też uruchomiony kurator, który w sądzie już doszło do tej sprawy takiej, gdzie te dzieci mają zostać. Zostają w rodzinie w Paszynie, czyli w dalszym ciągu w gminie Chełmiec. Czyli zostają z rodziną. Tak, był tam ten pomysł, żeby ewentualnie zostały na miejscu i już organizowaliśmy opiekunkę w poniedziałek, żeby ta opiekunka była, natomiast sąd zdecydował, widocznie takie były przesłanki, zdecydował, że ta rodzina idzie do tej rodziny akurat w Paszynie i bardzo dobrze, bo tam jest pełna rodzina i dzieci są, także myślę, że te dzieci się zaklimatyzują. Czy ta rodzina, te dzieci osierocone mogą liczyć na taką długofalową pomoc ze strony gminy, poza tą doraźną oczywiście, której trzeba było udzielić zaraz po tych smutnych, tragicznych wydarzeniach? Oczywiście, że tak. To są rutynowe działania i one przebiegają szybko i teraz jest potrzebna metodyczna pomoc. Przede wszystkim musi pracować nad tym psycholog, żeby po prostu doprowadzić do równowagi te dzieci. Mhm. I pomoc finansowa. Nie wiem, jaki stan jest tych dzieci w tej chwili, bo też z drugiej strony będę się bez przerwy interesował. Może to nie jest tak, że po prostu trzeba bez przerwy się interesować tą rodziną. Jak już jest psycholog, to powinien pracować z tymi dziećmi. Psycholog i jakaś pomoc finansowa też na pewno. Oczywiście, że tak. Przejdźmy teraz do dróg. Droga z Nowego Sącza przez Chełmiec do Brzeznej. Ta droga, którą pan wielokrotnie też w mediach nazywał drogą swojego życia, droga wałami Dunajca. Ona nie powstanie? To znaczy, to jest droga wzdłuż wałów, nie wałami. Natomiast ja nie twierdzę, że nie powstanie. Natomiast był jeden ciekawy sposób, żeby tą drogę wybudować w tu szybkim, ekspresowym tempie. Pojawiły się pieniądze w RPO i tam chcieliśmy skorzystać z tych pieniędzy. Ile na tę drogę potrzebnych jest pieniędzy? To zależy na jaki fragment. Bo jeżeli mówimy o fragmencie od mostu, który jest planowany, już teraz nie wiem, czy jest planowany, czy nie po wypowiedzi prezydenta, ale może do tego wrócimy, to jest sytuacja taka, że tam można wybudować 1,5 kilometra i ten most połączyć już z obwodnicą właśnie zachodnią. I właśnie ten przebieg tej drogi, o której ja mówię, prowadzi do tego i ewentualnie można pociągnąć w kierunku Kurowa, czyli tu już jest odcinek, zostałby wybudowany 3-kilometrowy odcinek z 14-kilometrowego odcinka, czyli zostało 11 kilometrów, pominąwszy to, że budowany jest most w Kurowie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, to tutaj ten odcinek już fragment był mniejszy, natomiast marzeniem to jest przynajmniej w tej chwili wybudowanie tego fragmentu do obwodnicy północnej, istniejącej już obwodnicy północnej. Ja chcę przypomnieć, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych od stycznia rozpoczyna pracę już, będzie miała decyzję środowiskową, więc rozpoczyna się praca od 1 stycznia 2018, jeżeli chodzi o obwodnicę północną. Mhm. Natomiast w dziwny sposób zginęły pieniądze tak naprawdę, bo to należy powiedzieć bezwzględnie, ze względu na to, że w tym programie było 26 milionów, staraliśmy się o całe... Mówimy o unijnych pieniądzach. Mówimy o unijnych od marszałka, o pieniądzach unijnych, które rozdziela marszałek. I to było 26 milionów złotych. Wystąpiliśmy o całe te pieniądze i jeden sensowny, nie wiem czy do końca kompletny wniosek, złożyły Gorlice. Natomiast później okazało się, że w trakcie konkursu zostały dokumentowane dwa podmioty, czyli powiat nowosądecki, limanowski. Kompletnie nieprzygotowane te podmioty były do tego i w tym momencie okazało się, że jest alokacja 200%, w związku z tym odrzucono na tej podstawie Chełmiec, który miał decyzję środowiskową, kompletny wniosek. My możemy w dniu dzisiejszym ogłosić tak naprawdę przetarg na wykonanie tego w trybie zaprojektu i wybudu, ponieważ mamy koncesję i decyzję środowiskową prawomocną. I nagle okazuje się, że jest 200%, czyli zapotrzebowanie z
jest na 52 miliony, rezygnują dwa podmioty, zostaje zagospodarowane 6 milionów, a 20 milionów znika. Właśnie tu jest zasadnicze pytanie do marszałka, gdzie te pieniądze się podziały, te 20 milionów. I co na ten marszałek? Nie mam do tego czasu odpowiedzi, nie może uzyskać. Ale pan pytał. Zapytałem na piśmie ze względu na to, że no, tak naprawdę nie mogłem się nawet do członka zarządu Leszka Zegzy dozwonić w tej sprawie. Rozmawiałem tam z innymi osobami, to co najmniej sytuacja jest dziwna. W związku z tym skierowałem pismo no do... No właśnie, pisał pan w tej sprawie do premier Beaty Szydło. To znaczy pismo jest do Beaty Szydło, do pani premier Beaty Szydło jest tylko jakby taką skierowane informacyjnie ze względu na to, że też również ją chciałem zainteresować. Natomiast właściwym podmiotem jest wicepremier Morawiecki, który monitoruje pozyskiwanie tych środków i mają jakikolwiek wpływ na to. Dlatego też zostało skierowane. Zresztą pani premier od razu przekierowała to pismo moje, przekierowała do pana premiera Morawieckiego. I doczekał się pan już odpowiedzi, panie wójcie? Jeszcze się nie doczekałem, natomiast ja uważam, że jest najwyższy czas, żeby to skorygować. Zresztą tutaj, będąc w RDN-ie, czytałem na stronie, Leszek zdeklarował się, że będzie startował na prezydenta. Mówił powiedział, że jest gotowy. Tak, jest gotowy, ale mówił o gospodarce i mówił o, że strasznie ważna jest sieć dróg w Nowym Sączu. To co się stało z tą najważniejszą w zasadzie drogą? Gdzieś po szeptach słyszę, że ta droga dubluje już istniejącą obwodnicę zachodnią i tak dalej. Jest to kompletnie nieprawda, ponieważ nie mamy gdzie wypuścić mostu z drugiej strony Dunajca, o czym tutaj mówił prezydent. Zresztą też chyba ja z tym chyba się całkowicie pogubiłem ze względu na to, że raz prezydent mówi, że będzie budował węgierską listę, a znowu, że nie, a teraz znowu w nowym przebiegu chyba i ja nie umiem tego chyba czytać, to co jest wypowiadane. To tak jakby się komuś film urwał, nagle mówi się, że będzie się budować most i nawet nie wiadomo, gdzie on ma wychodzić tak naprawdę. To po co ten most? On musi się kończyć na obwodnicy, znaczy na obwodnicy, na drodze, już nie mówimy, że to jest obwodnica, na drodze, na głównej żyle Nowego Sącza i Chełmce, która właśnie ma przebiegać wzdłuż wałów Dunajca, nie po wałach Dunajca, tylko wzdłuż wałów Dunajca. I tu nagle w zasadzie te deklaracje są tak sprzeczne i było porozumienie już w październiku 2007 roku w sprawie budowy tej właśnie drogi. Było później porozumienie pół roku temu w sprawie budowy wszystkie podmioty uczestniczyły, starosta i tak dalej. Teraz nikt na ten temacie, to co, wtedy ta droga była potrzebna, teraz nie jest potrzebna, wtedy ta droga, na niej nie było pieniędzy, teraz okazało się, że mogłyby się znaleźć pieniądze i tych pieniędzy nie ma, albo były pieniądze i nagle znikają. Gdzie jest 20 milionów? To jak po prostu jakieś czary mary, króli z kapelusza, czy co, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć i jestem w ogóle bardzo tym zaskoczony. Czy ta droga wzdłuż wałów Dunajca, gdyby powstała, ta droga, na którą mogło zostać przeznaczone te ponad 20 milionów, które w tym momencie nie wiadomo gdzie są, ona byłaby w stanie rozwiązać problem komunikacyjny Nowego Sącza, gdyby powstała? Proszę panią, tak naprawdę, oczywiście, że tak, w jakiejś części tak. Można by było wybudować fragment tej drogi. Oczywiście mówi się tutaj nawet, że ta droga, jeżeli chciałby połączyć rzeczywiście Rondo Brzeznej z obwodnicą północną, znaczy potrzeba nam 60 milionów. Gmina Chełmiec deklaruje swój udział w tym, natomiast nie jest w stanie udźwignąć całości tych pieniędzy, bo w porównaniu z budżetem Sącza, gdzie to jest 460 milionów, my w tej chwili mamy 140 milionów budżet, no to jest straszna przepaść. Tu jest większość podatków. Wbrew pozorom mówi się, że gmina jest bogata, ale tu każda jedna budynek i w centrum i galerie i wszystko to są podatki. To są olbrzymie podatki. Także Chełmiec jest bardzo bogaty. W stosunku do Chełmca jest, myślę, że prawie dwukrotnie czy trzykrotnie nawet bogatszy, jeżeli chodzi o takie sprawy. To jest sytuacja taka, że to Sącz powinien być, i zresztą to było zdeklarowane w tym porozumieniu właśnie sprzed pół roku, że Sącz jest podmiotem wiodącym, będzie to wszystko monitorował, będzie powiadano, co się w danej sprawie zrobiło. My nie wiemy. Raz się mówi, że jest koncepcja tego mostu w Majści, a drugi raz się mówi, że nie. I w tej chwili to nie wiem, czy ten most będzie robiony, a jeżeli będzie robiony, to z czym ten most będzie połączony, bo kiedyś rzeczywiście
parę lat temu, dość dawno temu, prezydent Nowak o tym mówił, że połączy ten most z ulicą Podegrodzką przez Centrum Świniarska. No to, to już jest kompletne nieporozumienie. Wtedy oczywiście się na to nie godziłem, bo to jest jakieś faronomiczne rozwiązanie ze względu na to, że no, teraz budować przez środek praktycznie Świniarsko jest tak zabudowany jak ośrodek miejski, w związku z tym nie da się tej drogi tam pociągnąć. Zresztą to nie rozwiązuje problemu, bo cała ulica Podegrodzka i Papieska tu na naszym odcinku, myślę, że jest w tej chwili bardziej zakorkowana niż tutaj Krakowska. Słyszy pan, panie wójcie, takie głosy, sugestie i namowy, żeby pan może kandydował na prezydenta Nowego Sącza? Może i te sugestie są, natomiast oczywiście takiej decyzji nie podjąłem i na razie takiego zamiaru nie mam. Na razie? No powiedzmy w ten sposób, na razie takiego zamiaru nie mam. Ale gdzieś tam chodzi taki zamysł na przyszłość? To znaczy, wie pani co, to zawsze się pojawiało, gdzieś jak pół metek minął wyborów, to i w tamtej kadencji takie były też podpowiedzi, zresztą były śmieszne quizy organizowane przez sądeczanina, gdzie ten konkurs był i takie wciąganie w takie zabawy. W związku z tym uważam, że na dzień dzisiejszy to jest rzecz w tej chwili nierealna. Czyli na dzień dzisiejszy mówi pan stanowczo, nie, w najbliższych wyborach prezydenckich nie będę kandydował na prezydenta. Znaczy nie ma tej deklaracji, że nie będę kandydował, tylko mówię, że nie wiem tego akurat w tej chwili. Mhm. Budżet gminy Chełmiec, jakie inwestycje planowane najważniejsze na ten najbliższy 2017 rok? Budżet gminy Chełmiec to jest tak, że mamy bardzo wysoki budżet. No, być może nie będzie to budżet taki, jak był w 2015 roku, kiedy rzeczywiście wybudowaliśmy bardzo dużo kanalizacji, te kanalizacji wodociągów i powstał też również basen. Także myślę, że będzie porównywalny. Gdyby się jeszcze udało pozyskać z następnego pojściu pieniądze, ale to będzie prawdopodobnie już w budżecie zabukowane na 2018. To jesteśmy też blisko. Jest to budżet wyśrubowany ze względu na to, że jak 10 lat temu przyszedłem na to stanowisko, to budżet Chełmca wynosił 53 miliony, zadłużenie było 16,5 miliona. W tej chwili ten budżet to jest obecnie zaplanowany jest na poziomie 145 milionów. Czyli prawie trzykrotnie więcej. Prawie trzykrotnie więcej i długo mamy 15 milionów. Zresztą tego nie możemy na razie oddać ze względu na to, że to są pożyczki w 40% umarzalne. One znikną z budżetu w ogóle w 17 i 18 roku. Także to już był bezsens marnotrawstwo, gdybym te pożyczki oddawał. I samych inwestycji drogowych w tym budżecie na najbliższy rok sporo? Oczywiście na drogi dużo pieniędzy przeznaczamy, natomiast nie jest tutaj zabukowane, są pieniądze, jeżeli chodzi o tą drogę, o której może pani teraz myśleć, chodzi mi o obwodnicę, czyli tą drogę po wałach. Mhm. Natomiast Rada i w ogóle nasz budżet jest tak elastyczny, że możemy sobie na to pozwolić, ponieważ mamy duże rezerwy i nie borykamy się z problemami finansowymi jako gmina. Bernard Sawiarski, wójt gminy Chełmiec, dziś moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo panie wójcie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.